Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. Tym razem, tak jak widzicie, rozmawiamy sobie o głowicy silnika Perkins, montowany w Ursusie 230, w Ursusie, przepraszam, w Ursusie 3512, 2812 i tutaj pochodnych, jak i MF255 i Ursus C363P. Tutaj na najpospolitszy silnik trzycylindrowy o symbolu AD3.152. Głowica, można to nazwać, że angielska głowica z gwintami calowymi. Wszystkie gwinty, jak w jednym, jak i w drugim przypadku, są calowe. Tutaj, moi drodzy, nic się nie zmienia. Chociaż spotkałem się w swojej pracy z głowicami, najprawdopodobniej teraz montowanymi w wózkach widłowych, które miały gwinty metryczne. Nie wiem, z czego to wynikało i powiem szczerze, nigdy mnie to za bardzo nie interesowało. Za silnikiem Perkinsa też jakoś miłością nie pawam. Po prostu nie leży mi. Tak samo jak komuś się nie podoba, nie, jednemu się podobają blondynki, drugiemu brunetki, trzeciemu, przepraszam, rude. Więc tak tutaj jest z właśnie tymi silnikami. One do mnie nie przemawiają i mamy tutaj wyrób korursowski i importowana. Różnica cenowa praktycznie żadna, chociaż pod tą głowicą podpisuje się też Korurs. Bierze całą odpowiedzialność za tą głowicę. Może gwarantując jakość. W ten sposób być może jest to dla nich wygodne. Nie wiem, nie wnikam. Nigdy też nie wnikałem. Najważniejsze dla mnie to, że klient, kupując nową głowicę, montując ją, ta głowica chodzi i nie jest reklamowana. To jest dla mnie najważniejsze. Nie ma reklamacji. Moi drodzy, tak jak widzicie, już są pierwsze niuanse. Tu obróbka zaworów, a dokładnie zamki. Zobaczcie sobie tutaj. Zobaczcie tutaj. Dla mnie już tu jest jakość wykonania z plusem dla tej. Chociaż po prostu tutaj się wydaje, ponieważ tu jest ze stożka zrobiony zamek. Tu jest na płask, a tu mamy stożek. Dlatego się wydaje troszeczkę inaczej. Inne obrobienie zamka i dlatego tak to wygląda. Następna rzecz, różnica w zaślepkach kanałów. Tu mamy korek na imbus, tu korek na kwadrat. I oczywiście korki są większe. Tu koreczki mamy malutkie. To co ja zauważam. Następna rzecz, tu brak materiału, widzicie, jak widzicie to dobrze, cieszy mnie ten fakt. Że razem się zgadzamy. Tu na pewno pod śrubę już jest ścianka, a szczególnie mnie to nie przeszkadza i nie w montażu, ponieważ jakiejś nieszczelności nie będzie. Docisk też będzie, bo tu przychodzi jeszcze podkładka, ale może się odszczypać. Tu jest grubiej, tu mamy cieniej, tu też jest delikatnie grubsza ta ścianeczka. Tu ktoś się podpisał. O, jest symbol Korursa i jest CK.
Tu jak dobrze gdzieś pogrzebiemy, to też ten symbol znajdziemy. No kolejna różnica to tak, tutaj mamy wkręcone szpilki pod wtryski. Tutaj szpilek pod wtryski nie ma. Dlaczego nie ma, a dlaczego te są? Korurs wie, że głowice są nawiercone pod wtryskiwaczy aż do kanału wodnego. I tutaj, nie wiem czy to będziecie widzieli, ale te są nawiercone otwory bardzo głęboko. Nie wiem czy mam tutaj sofiarkę z kijem. Nie mam sofiarki z kijem, ale zobaczymy czy coś tutaj znajdę. Poczekajcie chwilę. O, już znalazłem, zobaczcie. Bardzo głęboko nawiercone i powiem wam tak, to jest i dobre i niedobre. Osobiście mam mieszane uczucia ze względu na. O, zobaczcie, tu jeszcze Colors i Colors. Osobiście mam mieszane uczucia, ponieważ fabryczne głowice nie były tak głęboko nawiercone. Czyli mimo tego, że taka technika nie poszła do przodu jak teraz, nie było wyborów maszyn, potrafili nawiercić odpowiednio głęboko i zrobić gwint tak, żeby szpilka trzymała jak najdłużej. Mimo upływu lat, rozwoju techniki, coś się za przeproszeniem spartoliło i nawiercają bardzo głęboko, ale gwint już jest na tyle daleki, że szpilka sama w sobie trzyma. Ale problem polega na tym, że ciężko jest ją uszczelnić. I Korurs tutaj już widzicie, idzie po bandzie i wkręca szpilki na silikon. Widzicie? Moi drodzy, tu już mamy oszczędność i trochę żydowania ze względu na to, że silikon czerwony to się nadaje do uszczelnienia okien. To jeszcze bym się dwa razy zastanowił. A już jakby to chcieć zrobić, to albo na masę uszczelniającą typu Dirko lub Mega Gray, lub ewentualnie można to zrobić na pakuły. Też to nie jest rozwiązanie idealne, no ale jakoś to uszczelnić trzeba. I niestety to nie jest błąd, ponieważ tutaj mamy innego producenta i też to w ten sposób nawiercił. Ale moi producenci drodzy, czy nie można tego gwintu zrobić delikatnie ze stożka, mimo tego, że to jest w miarę głęboko, że dokręcając szpilkę, szpilka by nam się zacisnęła w głowicy i automatycznie, przepraszam, sama by się uszczelniła. Takie to jest dla mnie ciekawe rozwiązanie. No ale niestety ja już tutaj wnikał nie będę. Niech producenci robią jak uważają. Do Chin, Indii czy gdziekolwiek indziej dzwonił nie będę. Moi drodzy, następna rzecz. Tu mamy obrobienie szpilek. Zobaczcie, że każda, znaczy szpilka, o szpilek, gwintów pod szpilki do kolektorów czy do mocowań. Zobaczcie, każda jest jeszcze, nie wiem, to sfazowana, obrobiona w każdym bądź razie. W Korursie już jest bardziej na płask. Czyli jest gwint zrobiony, jest planowana, tu jeszcze jest sfazowana. I kolejna różnica między oryginalnymi głowicami fabrycznymi a tymi sprzedaży to jest ta złączka kanału olejowego. Już wam pokazuję o co chodzi.
Tak jak widzicie na załączonym obrazku, te gwinty z obu stron mają tą samą średnicę, około 10 mm, 9 z groszami. Widzicie? Płaska strona. Płaska strona do głowicy. Tutaj podtoczona do przewodu smarującego nam klawiaturę. I teraz jeżeli chodzi o te głowice, wszystkie mają z dwóch stron, czyli ta redukcja, mają ten sam gwint. Fabryczna głowica miała z tej strony gwint też salowy, ale około 11 mm. Dlatego jak sprzedaję głowicę, tą redukcję daję klientom od razu do kompletu, żeby nie musieli szukać. Ktoś sobie to wymyślił i tak to sobie robi. Moi drodzy, teraz sobie tą głowicę obrócę o 180 stopni, ładnie na zawory. Pokażę Wam gniazda i porozmawiamy sobie dalej. Głowice mamy ładnie splanowane. Nie ma tutaj się do czego przyczepić, moi drodzy. Tak jak widzicie, tutaj są takie małe ryski. Tu też już gdzieś widziałem. O, chyba tutaj, ale nie wiem, czy to będzie widoczne. Też jest widoczne, o. Ale to jest kwestia po prostu przesunięcia tego po stole. Te ryski są widoczne, ale nie są wyczuwalne pod palcem, o, w ten sposób. Więc nie ma tutaj żadnych przeszkód co do montażu. Jeszcze zwróćcie uwagę wcześniej, jeżeli sobie cofniecie film, na pewno będzie też widać obróbkę gniazd pod wtryskiwacze. Też jest delikatna różnica. I teraz tak. Zawory i obróbka. Obróbka jest taka sama, z tego co widzę, więc tu na maszynach i konsultacjach z moim dobrym kolegą, który zajmuje się obróbką głowic, mówi, że najprawdopodobniej to te same maszyny obrabiały i te same przyrządy. Więc tutaj nawet i w Korursie najprawdopodobniej jedna i druga głowica jest składana, z tym, że tu mamy zawór importowany, tu mamy zawór krajowy i oczywiście, moi drodzy, nie jest to paradoski. Więc jeżeli ktoś by myślał, że to są zawory paradoskiego, niestety nie. I od razu Wam mówię, dlaczego tutaj nie mam głowicy z Chełmna. Ponieważ do Chełmna mam 20 km, wiem, że w Chełmie nie ma odlewni. Wiem, że w Polsce nikt nie odlewa tu korpusów. Czy dla Ursusa też korpusów nikt nie odlewa w Polsce? Więc zostaje tylko obróbka tego w naszym pięknym kraju. A cena razy dwa, wynikająca tylko z zastosowanych innych zaworów, bo Chełmno, z tego co ja wiem, wkłada paradoskiego, no, razy 2, czyli około 1400-1300 zł, no chyba to nie jest odpowiedź na to, czy warto to montować. Dlaczego sprzedają się nowe głowice do Fergusona? Ponieważ remont głowicy w autoszlifach, bynajmniej tutaj u nas w okolicy, w Toruniu, czy w okolicach Torunia, kosztuje trochę więcej niż nowa głowica. Klienci, kupując taką głowicę, mają gwarancję na rok. Kupując głowicę po regeneracji, mają gwarancję na około pół roku, od 3 miesięcy do pół roku, w zależności od firmy. Są oczywiście firmy, które dają więcej, no ale niestety stara głowica może pęknąć. I na to już Wam nikt gwarancji nie da.
A na nową jak najbardziej tak. Fakt faktem, później jeszcze roszczenia i inne rzeczy, ale to nie jest tematem odcinka. Nie będziemy tutaj polemizować, bo to nie ma sensu. Zawory, oczywiście, moi drodzy, niedotarte w jednej jak i drugiej głowicy. Na maszynach, na których są obrabiane, nie ma takiej potrzeby. Zawór, powiedzmy, ewentualne delikatne ryski i takie szczelności nie powinny występować. Jedyną rzeczą, jaka może być, to doklepanie po 2, 3, 4 motogodzinach, jeżeli by nawet delikatnie gdzieś dochodziło do nieszczelności, ta nieszczelność zaniknie i mówię to po prostu z doświadczenia, a nie tylko po to, byle gadać. Zaraz tam nie hejtujcie mnie w komentarzach, ponieważ ja te głowice nie pierwszy rok sprzedaję i wiem, co sprzedaję. Więc nie mówcie, że tak, to tam, to tam, to tamto, bo nie interesuje mnie to w tym momencie naprawdę, ponieważ ja swój produkt znam. Wiem, co sprzedaję i wiem, jak to się zachowuje. A sprzedajemy około jednej, dwóch sztuk tygodniowo tych głowic, więc coś na ten temat mogę powiedzieć. A niestety ktoś, jeżeli wymienia głowicę, to wymienia jedną czy dwie głowice, powiedzmy, że nawet montuje raz na miesiąc, raz na dwa, może nawet i raz na rok. Więc tu jest całkiem inna sprawa. Oczywiście głowica montowana na 18 szpilek, w tym, że 9 śrub długich, 5 krótkich. Moment. 9 śrub długich, 4 krótkie, 3 szpilki długie i 2 szpilki krótkie. W jakiej kolejności, to już jest w ogóle czarna magia, bo w katalogu to jest tak pokazane, że gdzie to się założy, to będzie pasować. I moi drodzy, uważam, że te głowice konstrukcyjnie są już spartolone. Są, mimo tego, że Perkins słynie z bardzo dobrych silników, uważam, że ten silnik i dokładnie ta głowica jest spartolona robota. Takie jest moje la prywatne zdanie, ponieważ mamy naprzemiennie zawór sący, wydechowy, wydechowy, sący, sący, wydechowy. Automatycznie jest to związane z wałkiem rożądu, więc uważam, że i wałek rożądu, i głowica jest spartolona, ponieważ powinno być rozwiązanie zawór sący, wydechowy, sący, wydechowy, sący, wydechowy. Na przemian. A dlaczego takie rozwiązanie jest dużo, dużo lepszym? Ponieważ każdy użytkownik MFA 255 pochodnych i Perkinsa z tym silnikiem wie, że to lubi dmuchać. Dmucha uszczelkę pod głowicą, uszczelkę dmucha niemiłosiernie. Nie jest to jednorazowy przypadek. Mamy klientów, którzy bynajmniej raz do roku wymieniają uszczelkę, ponieważ to jest ciągnik, powiedzmy, że główny czy nie główny, ale dostaje w kość. I na czym polega problem? Dwa wydechowe kolektory u siebie, czyli tutaj, powiedzmy sobie szczerze, idzie ogień i uszczelkę w tym miejscu przepala. To jest najczęstsza. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś ma i to na pewno to miał, najczęstszą przyczyną jest przepalanie uszczelki w tym miejscu, a nie między dwoma sącymi. Całkiem inne rozwiązanie, całkiem troszeczkę inne zbudowanie. I tak jak powiedziałem, gdyby były zawory zamienione, podejrzewam, że to nie dmuchałoby, tylko to się od razu wiązało z wymianą wałka rożądu, też zamienianie krzywek na wałku i na pewno to by nie było głupim rozwiązaniem. A co do dmuchania jeszcze, wydmuchania uszczelki w tym miejscu, często tak się zdarzy, że jeden, drugi, trzeci, czwarty raz dmuchnie i w tym miejscu już też będzie blok siadnięty, więc najlepiej by było go dać do osiowania, żeby taką uszczelkę sobie zamontować, taką uszczelkę, znaczy uszczelkę nową zamontować i żeby to działało znowu na kilka lat, najlepiej blok spolonować, ponieważ w tym miejscu już też na bloku będzie delikatnie siadnięte i będzie po prostu miało tą tendencję do przepalania się uszczelek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku i tak za długim, bo pierdzielenie o niczym,
Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do następnego, cześć.